Na przejażdżkę kładanki. Stanęliśmy z boku, żeby nas nie zakurzyli całych. A jak wiecie albo nie wiecie, Kapadocja to jest kraina koni, tak historycznie, z nazwy Kapadokia. No i konie nadal tutaj są, można się przejechać konikami. Zrobić sobie taką przejażdżkę tutaj po tych bezdrożach. Fajna opcja. A dla miłośników jazdy konnej Kapadocja oferuje wycieczki konno po bezdrożach. Pora karmienia. Merhaba. Ale karmionko będzie. Piękne. Już wiedzą, że jedzonko o tej godzinie. Piękno. Ten jaki bielusieńki. Ostatni spacerek przed naszą kolejną podróżą, tym razem do Antalii. Kurczę, fajnie tu jest, słuchajcie. Polecamy. O, patrzcie, jak te grzybki tam na górze, jakie mają czepeczki. Ten, ten. Paula mi tu próbuje palucha wsadzić, ale nie potrafię. Kolejne rancho mijamy. Otomańskich koni. I nawoływanie muezzina. I wariactwo na kładach. Aby się pani trochę, a nie taka smutna, chyba nie podoba jej się. Dzisiaj sobie, moi drodzy, zjemy obiadek w takiej restauracyjce Seja Han. Nasz host nam polecił. O, tak się dokładnie nazywa. W Kawushinie, w miejscowości Kawushin.
z takim tutaj widoczkiem. Oczywiście nie wychodzimy na zewnątrz, sam jest na zewnątrz, ale jest tak gorąco, że byśmy się chyba roztopili. Tam jest kuchnia, tutaj bar. Bardzo ładnie. Turystów niestety mało. Wiadomo dlaczego. Ale bardzo ładne miejsce. Ładnie urządzone w takim jaskiniowym tutaj klimacie. Jak większość tutaj tych restauracyjko domków. Bardzo ładnie. Tak. No i znowu zapomniałem jedzenie nagrać więcej, więc pokażę wam też lody, jak wyglądają z dynią i z mleka koziego. Pokażę, jakie one są w konsystencji inne zupełnie. Jak to się nazywa? Nie rozpuszczają się. Nie rozpuszczają. Szybko. Zbita konsystencja. To są te same lody, które Turcy robią tak śmiesznie, że dają, że to spada, a potem do nosa cię przytykają. No, to może bardziej je tak wymacam. Idę. A tu zobaczcie, jakie weselicho się szykuje przy samych skałkach. Nieźle. Konkret. Jakbyście w razie co z Gremę jechali autobusikiem, na przykład linią Kamil Koc albo metro czy tym podobną, jeszcze Pamukkale chyba tu jeździ, to możecie sobie bagaż zostawić w środku i chodzić bez bagażu. Wzięliśmy tylko torbę jedną i anciołą, plecak, który mam aparat i drona w razie co. No, idziemy na miasto. Cześć Piesiu. A tak wygląda to miasteczko takim późniejszym wieczorem. Zobaczcie, około 20 jest chyba. I w tych jaskiniach tutaj są wszędzie porobione hoteliki. A tutaj może niekoniecznie akurat, ale od drugiej strony tam hotel jest. I tak miasteczko na co wygląda. Tutaj zobaczcie też restauracyjka jakaś w tym w środku, w jaskini. Mega fajny klimat ma to miasteczko. Stamtąd szliśmy przed chwilą. Tam widok na dół na miasteczko. Super sprawa. Dönder, normal otur kızım. Dönder, dönder, bayağı dönder. Hello, welcome. You have a reservation? I fortunately have that. Would you like to sit over here or in the middle? Maybe outside? No. So we only have inside okay. The cave. Okay. Yes, please. A tak, moi drodzy, żegnamy Kapadocję. Truskawkowo-bananowa szyszka. Bardzo smaczna.
Smaczna? Tutaj szisza nazywa się nargile albo huka. U nas w Polsce szisza. Moi drodzy, popularne są jeszcze takie ładowareczki, że wrzucacie jedną lirę, możecie sobie ładować telefon. Takie generatory prądu, takie powerbanki pomoszą mu bardziej. Spoko opcja. Czekamy sobie, moi drodzy, na busik w Gureme Bus Station. Odjazd mamy o 23.15. Do Antalii powinniśmy dojechać o której godzinie? Około 8.30 chyba? Jakieś 9-10 godzin mi się wydaje, że będzie jechał z paroma przystankami po drodze. Jedziemy linią Kamil Koć, tą samą, którą jechaliśmy w pierwszym stronie. Tak wygląda dworzec w samym centrum. Trudno go przeoczyć. Tu też ludzie czekają, a obok kantor 9,80 za euro. Dobry kurs. 9,80, 9,70 to taki spoko. Jest godzina 23, więc jeszcze jakieś 10 minut, 15 powinien przyjechać. Internety tylko, internety cały czas. Tutaj pan nie robił zagrywki z lodami takiej śmiesznej, tylko normalnie podał. Nie chciało mu się, już późno jest, pewnie spać mu się chce. Olewa te śmieszki. Tu, moi drodzy, jeszcze na przystanku jest mapka. Mieszkaliśmy tu w Kawusinie. Gremo jest tutaj. W Terinku tu byliśmy w miasteczku podziemnym. Tutaj w dolinie Ilara. Się prezentuje. Czekajcie, może na większym będzie widać całość. Szerszy. A tak wygląda myjnia samoobsługowa. On sobie nalewa wodę i sam sobie myje taksóweczkę. A przynajmniej jest czyściutka. Drogi, macie tutaj taki przystanek spierdolony, rozumiem. Tam są toalety. Tutaj jakieś pierdoły. Oczywiście drożyzna, bo to przystanek. A miejscowa nazywa się tak: Jürsel Rindler Pazari. Pazari to jest w środku. All right.